Rozważmy sobie teraz prosty przykład. Załóżmy, że gdzieś w naszym tekście mamy linijkę z następującym napisem. Tutaj jest oczywiście fragment naszego generatora lorem ipsum, ale dodałem taki element, który często może się pojawić w różnych tekstach, szczególnie naukowych. Zobacz, i tutaj mamy komendę cite z kluczem cytowania ms. I teraz jeżeli przejdziemy sobie nieco niżej, to na samym końcu tego tekstu powinniśmy mieć bibliografię. I jak widzimy, rozpoczyna się wszystko komendą begin the bibliography. Mamy tutaj liczbę 99, oznaczającą, że liczba wspomnianych publikacji będzie nie większa niż 99. W tym przypadku mamy tylko jedną publikację, jest jedna komenda bib item. Kończymy wszystko oczywiście end the bibliography i gdzieś tam po tym wszystkim następuje komenda end document. Przyjrzyjmy się chwilę komendzie bib item. Nie ma tutaj nawiasów kwadratowych, co oznacza, że pozwalam systemowi wybrać domyślną opcję, to znaczy numerowanie, ale klucz cytowania musimy mieć, to jest ten właśnie ms. Wziąłem go, jak to się często robi, z inicjałów imienia i nazwiska autora. No i właśnie tutaj zaraz potem następuje opis bibliograficzny. M. Szczygielski, przecinek, Arka Czasu, przecinek, Kora, to jest wydawnictwo. I ja tutaj nie wprowadzałem jeszcze jakiegoś formatowania tekstu, bo tego jeszcze nie poznaliśmy, więc nasz tekst wyjściowy nie będzie ani pogrubiony, ani nie będzie napisany kursywą. Będzie to zwykły tekst. Później nauczycie się Państwo wszystko to robić, tak jak to się robi w bibliografiach. No i zobaczmy. W tym miejscu odwołuję się do tej pozycji bibliograficznej, więc po skompilowaniu zamiast tej komendy powinniśmy dostać po prostu numerek 1. I tutaj to wszystko zamieni nam się na ładny napis oznaczający początek bibliografii. I tu zamiast tej komendy również będziemy mieli numerek 1, po czym nastąpi wspomniany opis bibliograficzny wzięty stąd. I to wszystko.